Dzisiaj zapraszam Was na recenzję buta Adizero Prime X Strunk od Adidasa. One to give second chances. You only got one life, take advantage. No, I will not sit by, I demand it. You cannot stop my drive, I command it. No słuchajcie, słuchajcie, co nam tutaj zaproponował Adidas? Słuchajcie, Prime X wersji Strong. No niesamowite rozwiązania, słuchajcie, jak ja dostałem tego buta, to aż nie mogłem się napatrzeć i nadziwić. Zresztą sami zobaczcie, jak on wygląda. Jest petarda. No jest petarda, słuchajcie, niesamowita sprawa. Uła, nie wiem aż od czego zacząć. Może od tego dodatku w nazwie, czyli Strong. Słuchajcie, chodzi o kokon, dosłownie zresztą. Jak się przyjrzycie, mam nadzieję, że będzie to dobrze tutaj widać. Cholewka zbudowana jest z wielu włókien idących w różnych kierunkach, przeplatających się przez siebie, które tworzą właśnie taki kokon, który otacza naszą stopę i sprawia, że ona jest w tym bucie mega komfortowa i mega stabilna. Świetne rozwiązanie, świetnie też wygląda, jak się przyjrzycie. Dobrze jest, stopa się dobrze w tym bucie czuje podczas biegu. Także taka nowość od Adidasa, mega, mega ciekawa i przyjemna. Kolejna, a w zasadzie chyba najważniejsza istota tego buta, to jest, słuchajcie, niesamowita ilość pianki w podeszwie. Słuchajcie, prawie 50 mm grubości pianki. Jest to taka ilość, która przekracza w zdecydowany sposób normy nałożone przez World Athletics dopuszczenia butów do startów w oficjalnych zawodach. Dlatego but ten często nazywany jest mianem nielegalnego. Ale że nielegalny nie oznacza, że nie można w nim biegać, prawda? My, amatorzy, myślę, że nie musimy się tak bardzo tym przejmować, ale rzeczywiście 40 mm to jest ta ilość dopuszczalna. Tutaj mamy prawie 50, 49,5. Słuchajcie, pianka ułożona warstwowo w tak zwaną kanapkę, trzy warstwy takiej pianki Light Stripe Pro, najbardziej sprzężystej pianki od Adidasa w zasadzie. Wszystko to jest wzmocnione takimi różdżkami, tłumacząc tutaj nazewnictwo Adidasa na polski troszkę, karbonowymi, które mają wzmocnić nam tą dynamikę, wzmocnić wybicie, dodać tej energii przy wybiciu. Więc mamy takie pałeczki właśnie karbonowe, a w dodatku w części pięty mamy również płytkę karbonową, więc oprócz tego, że pianki jest tutaj dużo, to również karbonu jest na tyle dużo, że również przekracza on pewne normy dopuszczane przez organizacje międzynarodowe i z tego powodu też jest tym butem nadal nielegalny. Słuchajcie, powiedzieliśmy o cholewce, powiedzieliśmy o podeszwie, chociaż może dokończmy tą podeszwę, bo mamy jeszcze tutaj coś takiego, jak widzicie. Continental, bardzo znana marka, oczywiście guma zapewniająca naprawdę świetną przyczepność zarówno na mokrej, jak i na suchej nawierzchni, ale jednak twardej i płaskiej, więc raczej asfalt. Dobre odprowadzanie wody i bardzo dobra przyczepność i też odporność na ścieranie, także to jest bardzo fajna sprawa. No, często wpływa jednak na wytrzymałość takiego buta. Co jeszcze Wam tutaj powiedzieć? Jeżeli chodzi o język, no to jest jaki jest, jest cienki, fajnie dopasowuje się do stopy, mamy w nim sporo dziurek, gdzieś tam pomagają tej cyrkulacji powietrza. Sznurowadła płaskie, raczej bez wielkich tutaj filozofii i ekscesów. Nie mamy otworów na sznurówki, mamy no taki sznureczek, no nie, to nie jest sznureczek, bardziej taki twardy materiał w czuciu, przez który przeplatamy to sznurowadła, no fajnie to trzyma, jest ok, rozwiązanie. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to but jest mega, mega miękki, mega amortyzujący, zresztą przeznaczony jest głównie do bicia rekordów na długich dystansach, czyli głównie maraton, może półmaraton, i raczej o takich biegach tutaj mówimy.
super też na dłuższe treningi, nie tylko na biegi, na zawody, na starty, tak myślę. Ja testowałem również go na krótkich dystansach, jeżeli chodzi o zawody, konkretnie 5 km. No i cóż mogę powiedzieć, myślę, że są lepsze wybory. Fajnie się w nich biegło oczywiście, no bo super but, super sprężystość i dynamika, jednak przez to, że jest tyle tej amortyzacji, brakuje troszkę takiego czucia tego asfaltu, wiadomo, na tych krótkich dystansach chce się czuć tą przyczepność, to parcie do przodu, taką twardość, troszkę brakuje właśnie tej twardości. Oczywiście jest to zamierzone i celowe tutaj z tej amortyzacji tyle, ale właśnie to się sprawdza na dłuższych dystansach, gdzie troszkę raz, że tempo jest jednak inne, a dwa, że ta stopa potrzebuje tej miękkości, tego komfortu. Na krótszych dystansach raczej wolimy, a ja na pewno, poczuć troszkę tego asfaltu na podeszwie i gdzieś tam pouderzać tą nogą mocniej. Niemniej, ja zauważam w tych butach jeszcze jedną rzecz, która jest problematyczna dla mnie. Słuchajcie, jak w większości startówek, ta tylnia część podeszwy jest bardzo cienka, ale tutaj przy tym, jak wysoka jest ta pianka, ile jest tej pianki, no to pojawia się taki problem, że po pierwsze czujemy się na tych butach jak na koturnach. W czasie samego biegu w szybszym tempie nie jest to problem, natomiast w wolniejszym biegu, czy też w ogóle jak idziemy w tych butach, szedłem kiedyś na pierwsze zawody, to ja się potykałem na chodniku, dlatego że po prostu tyle tej pianki jest, idzie się strasznie dziwnie, właśnie wysoko, jak na koturnach, i trudno jest utrzymać jakby stabilność i równowagę. Pięta gdzieś tam lawiruje to na lewą, to na prawą stronę, więc naprawdę chodzenie w nich sprawiało mi dużo problemów na samym początku. Bieganie wolne też jest takie jakieś nie do końca, szybsze bieganie już ok, jest super, bo do tego jest ten but przeznaczony. Jeżeli chodzi o zapiętek, no to mamy tutaj takie wsparcie troszkę dla Achillesa, żeby on się nam za bardzo też tutaj nie dibał, nie przemieszczał. Z samej miękkości za dużo nie ma takiej ochrony, a tutaj taki bajer, możemy sobie bucik nałożyć na większą część Achillesa, ale to już nam raczej niewiele daje. Podsumowując, Adidas Adizero Prime X Strunk to super but oczywiście, ale po pierwsze na długie, długie biegi, najlepiej zawody, gdzie chcemy bić rekordy, nie wiem, w maratonach, ewentualnie w półmaratonach. Oczywiście nawierzchnie twarde i płaskie. Jeżeli chodzi o pogodę, to nie ma znaczenia, oczywiście my wykluczamy śnieg i lód, bo wtedy się w niczym fajnie nie biega. I co? Duży komfort dla stopy, ogromna dynamika, to co powiedziałem, mnóstwo pianki, mnóstwo karbonu, no to nie ma po prostu innej opcji, jak dużo energii przy wybiciu. Po prostu tak ma to działać i tak to działa. Także polecam, ktoś lubi dużo biegać, dużo robić kilometrów, to nawet na takie treningi taki but świetnie się nada. Dajcie znać, biegaliście w tych butach, macie zamiar biegać, jeżeli tak, jeżeli szukacie, poszukajcie na sklepie biegacza, tam często fajne promocje, na nasz kod RunAddicts znajdziecie również 15% rabatu. I dajcie znać, jak się wam w tych butach biegało, trenowało, pobiliście jakieś rekordy. I do usłyszenia w kolejnych recenzjach. Cześć! One to give second chances. You only got one life, take advantage. No, I will not sit by, I demand it. You cannot stop my drive, I command it.